Nie będzie żadnego skandalu. Franka dzisiaj z nami nie ma, ale na pewno gdzieś tutaj koło nas stoi. Czuwa nad nami. Otwieramy wystawę, która... Zazwyczaj jak się otwiera wystawę, jak otwieramy wystawę, to z Niną mówimy, że nie wiem, jest wyjątkowa, jedyna, premierowa i tak dalej. No bo tak jest. Ta wystawa ma w sobie,
w tych obiektach, które Państwo możecie zobaczyć, obrazy, które powstały nie w celu powieszenia na ścianie, no w pewnym sensie komercyjnym tak, bo to była scenografia do sztuki, ale one miały żyć tylko na scenie w trakcie gry aktorów. Powstały w 1978 roku do sztuki Oni i gdzieś na zapleczu Teatru Ateneum były przechowywane z pewną pieczołowitością. Do Niny zgłosił się nasz znajomy, przyjaciel Niny, który jest w dalszym ciągu scenografem w Teatrze Ateneum. Ja powiedział, że właśnie są takie obrazy, czy my byśmy nie chcieli ich pokazać. No to właściwie samogra i gratka. I tak do tego doszło. Franek w czasie życia zrobił parę scenografii, z tym, że najbardziej zdokumentowana scenografia jest w tej książce, którą Franek właściwie tworzył. To była scenografia do Teatru Wielkiego w Łodzi, do Króla Łubu. I tu rzeczywiście są i zdjęcia z realizacji scenografii i projekty kostiumów i tak dalej. Niestety z tego na razie nie mamy wiadomości, żeby była dokumentacja fotograficzna, chociaż podobno Teatr Ateneum w tej chwili archiwizuje to wszystko. To, co jest jak gdyby istotnym elementem zewnętrznym, to jest plakat do tej sztuki, do Onych. I pomysł był taki, że pokazujemy te biało-czarne, matowe obrazy i do tego dodajemy z różnych okresów rysunki, które powstawały w trakcie życia Franka i jego twórczości. I to jest idea tej wystawy. Ja nie mam nic do dodania, bo dziękuję bardzo. Tutaj mogę podziękować Marcinowi Stajewskiemu za to, że w ogóle zwrócił nam uwagę na to, że są te prace i one widać, że w nie najlepszym stanie, ponieważ to było właściwie były wypożyczane na niektóre wystawy, ale generalnie one były w magazynie i w związku z tym stan ich jest taki, jaki jest. No i poza tym, żeby uzupełnić te biało-czarne prace, chcieliśmy troszkę pokazać, urozmaicić wystawy i pokazać w mniejsze formaty, bardziej zresztą. Znaczy no tańsze i bardziej na kieszeń Państwa. Bardzo serdecznie dziękujemy za przyjście. Długa przerwa była wakacyjna, no, ale teraz mamy nadzieję, że będziemy się częściej spotykać. Jestem bardzo, bardzo wdzięczna, że taka wystawa powstała i że tyle ludzi docenia i że pamięta, bo tu chodzi też o pamięć, o artyście, różnie bywa, prawda? A Franek jest jakoś wiecznie żywy i wydaje mi się, że ta pamięć jest tak ładnie pokazana jak przez galerię na Korpie. No, to wszystko. Co do pamięci, o której Teresa powiedziała i co do tego, co Nina powiedziała, że te mniejsze są w dostępniejszych cenach, te większe są też w nie bardzo wysokich cenach, ale wymagają trochę większej ściany. Natomiast pamięć o Franku, oprócz tej, którą wszyscy mamy, Państwo na pewno będziecie mieli dużo lepszą, sądzi jedną od śniadania do nocnego, jak będziecie kupować. Dziękujemy i zapraszam do wypicia za pamięć Franka. Zaraz po śmierci mojego męża Franka pierwsza galeria, pierwsze miejsce, które zrobiło wystawę, to galeria właśnie ta tutaj. I to też trzeba podkreślić. Za życia też kilkanaście. No, za życia kilkanaście. Ale że właśnie, że to było dosłownie niemalże natychmiast.
Ja tu mogę śmiało powiedzieć, że myśmy byli zaprzyjaźnieni z Frankiem. I jak Franek miał jakąś serię na przykład ciekawych uwag, które uważał za interesujące, natychmiast dzwonił. I rzeczywiście, tak, łącznie z toaletą naszą mamy. Toaleta, tak, więc powinniśmy brać biletować, tak panie. Dziękujemy bardzo i zapraszamy do lampki za pamięć o Franku. Nie gasić, bo ja muszę zmniejszone światło. Duży pobłysk. Co tylko zarobię, to robię te przedmy na cenę. Idę na te kraje, na świecie, że lecę. Jeden, dwa, trzy, wszystko. Na wojnę już nie ma. Kilki. Szczurwa, żeby sobie czas powiedział, 15 osób na 3